Bolesław Leśmian, klechdy polskie. Czarny kozioł. Na przednocku Walery Kiepas ujął ze czcią darowany mu przez córkę sędziego niedogodnie cienki ołówek i na kawałku szarego spod zjedzonej przed chwilą kiełbasy papieru. Nakreślił przy pijanym blasku, powiewającego płomieniem łuczywa imię własne i nazwisko. Valery. Kiepas. Całość kreślił powoli i mozolnie, a każdą z osobna literę. Z nieobliczalną i niepochwytaną dla siebie samego szybkością, jakby się bał, że mu się wymknie spod ołówka, zanim ją do papieru stępionym nieco ostrzem raz na zawsze przygwoździć zdąży. Czuł bowiem, że o ile całość nagromadza się stopniowo i mi trężnie, o tyle litery poszczególne, gmatwając się skocznie i w oczach i w pamięci, albo przychodzą od razu, Albo nigdy. Musiał ich wtedy i dopilnować i odpowiednio zaczaić się na nie. I wreszcie, w chwili stosownej, przyłapać. Córka Sędziego, szkoły w mieście świeżo ukończywszy, wróciła na stały pobyt do ojcowskiego domu i pewnego razu podczas przechadzki zoczywszy z dala nieznanego jej jeszcze kiepasa, oceniła go na oko jako pole szerokie dla swobodnego rozwoju jej zamiarów społecznych. Niech się zabierze do roboty, rzekła dość surowo ze szlachetnym oburzeniem w głosie i w ruchu z niecierpliwionych widokiem nieukaramią. Nic mu to nie zaszkodzi i rzeczywiście nic to kiepasowi nie zaszkodziło. Sam, nie wiedząc jaki kiedy, posiadł mimo woli sztukę pisania i czytania. I w nagrodę za pilność oraz pojętność otrzymał od córki sędziego długi i bardzo cienki ołówek, który w duszy kilkakroć do byliny w polu przyrównywał, a który co dzień na samym dnie jednego kufra ukrywał, tak, że co dzień dla wydobycia ołówka cały kufar musiał starannie przetrzebić. Nakreśliwszy swe imię i nazwisko, odczytał głośno. Walery Kiepas. Zdziwił się, jak to on sam na tym papierze wygląda i wyszedł z chałupy. Chciał pogodę na jutro w niebiosach wyczytać. Niebiosy pogodne były tak, że gwiazdy wyosobniały się w nich i każda z kolei po swojemu śpieszyła się oczom ukazać. Kiepas spodełba spojrzał na chałupę sąsiednią, w której mieszkał. Tomasz Gryz, człek uparty i nieużyty. Z gryza przeniósł wzrok na jedyną we wsi latarnię, która naprzeciw jego własnej chaty sterczała i sztucznym światłem zmierzchłe liście brzozy pobliskiej odbarwiała na zielono złoty im odcień i blaszany pozór nadając. Widno było w przejrzystym wnętrzu tej brzozy. Niby w ołtarzu bocznym, gdy pierwsze świece z skróconym płomykiem jarzyć się poczynają. Córka sędziego, zamiarami społecznymi niestrudzenie powodowana, zmusiła ojca do ufundowania i zatkwienia owej latarni w tym właśnie bezludnym nieco miejscu, w pobliżu chaty pasa, może pragnąc bezwiednie uczcić w ten sposób pamięć pierwszego swego zwycięstwa społecznego nad ciemną duszą chłopa. Kiepas nieraz chępliwie doskwierał Gryzowi tą właśnie latarnią, jak gdyby jego wyłącznym stała się nabytkiem. A i Gryz, choć niechętnie uważał ją, zda się za nieodrodną własność Kiepasa. Zresztą i chłopi we wsi nazywali ją zazwyczaj latarnią kiepasową i chcąc określić miejsce, mówili – Wedle latarni kiepasowej, albo na prawo od latarni kiepasowej. Nie mając innego, taki z niej dla siebie zrobili użytek. Kiepas nie bez przyczyny ową latarnią oczy gryzowi kół. Chciał bowiem przed miesiącem jeszcze jedynaczkę gryza poślubić, ale ten ostatni odmówił stanowczo i wyprawił córkę do miasta na wyrobek. Czemuś mi córkę z przed nosa, jak te śmiecie zbyteczne uprzątną? pytał kiepas i nos pocierał. Bo chciałem, odpowiadał uparcie gryz. A czemuś mi nie oddał zamiast do miasta, jak owce głupią na kołowaciznę gnać, mówił kiepas z wyrzutem w głosie i krzywiąc gębę, przedrzeźniał w ten sposób nie samego gryza, jeno duszę jego, która w oczach kiepasa tak mniej więcej w tej chwili wyglądała. — Bo nie chciałem! — odpowiadał Gryz krótko i beznadziejnie. Wczoraj właśnie Kiepas Gryza na jarmarku spotkał. Gryz głaskał po grzbiecie kupionego przed chwilą kozła. Gryz był zadumany, a kozioł czarny. — A, kozła kupiłeś? — spytał Kiepas, uśmiechając się pogardliwie, bo ilekroć Gryza zobaczył, tyle kroć już zawczasu pogardliwym się stawał. No, a kupiłem? odmruknął Grys. A i ileś dał? zagadnął go ciekawie Kiepas. Grys powiedział, ile dał. Kiepas zawczasu śmiech nagromadzając, wybuchnął nagle tak, aby Grys zgodnie z rachubą śmiechu głupcem się poczuł. Nie zawiodła go ta rachuba. Grys śmiechu posłuchał uważnie i głupcem się poczuł. Kupiłem, powtórzył, ale chętnie bym odsprzedał. Bo mi już niepotrzebny. No to mnie odsprzedaj, zawołał Kiepas i okiem mrugnął. Grys spojrzał w to oko i na wszelki wypadek odpowiedź milcząc odroczył. Pożałowałeś mi córki, więc kozła przynajmniej nie poskąp, napraszał się Kiepas i kozła nogą w brzuch łagodnie uderzył. Kozioł ożywił się i spojrzał w przeciwną stronę. A nie odsprzedam, postanowił nagle Grys. – A czemu? – spytał Kiepas, żal udając. – A bo nie chcę – odparł Grys. – A przecież sam przed chwilą chciałeś – powiedział mu Kiepas i kozła palcem niby świadka wytknął. – A przed chwilą chciałem, a teraz nie chcę – odpowiedział Grys. – Już mi się zdawało, że do domu z kozłem wrócę – rzekł Kiepas. – A teraz sam nie wiem, jak to będzie. No więc jakże? Wrócę do domu z kozłem czy nie wrócę? – Gryz zamiast odpowiedzieć, z kozłem w milczeniu do domu ruszył. Wszystko to kiepas pogardliwie sobie przypomniał, na chałupę gryza z ba, poglądając. Chałupa we mroku białymi ścianami majaczyła ruchliwie, jakby płócienne były i fałdowały się nieznacznie. A czasem znikała z oczu doszczętnie, aby znów się w całości odbudować i wynurzyć z głębiny sadu który w pobok niej gęstym zadrzewieniem na tle nieba ciemniał gałęziście. I już to niebu, już to chałupie bliższy się na przemian wydawał. Od sadu i od chałupy cisza wiała swoista, płotem chruścianym od reszty milczenia nocnego wygrodzona tak, że ją z dala mogłeś wyróżnić i wysłuchać z osobna. W chwili właśnie, gdy kiepas najzłośliwszym źdźbłem zmrużonej zielenicy chałupę badał, drzwi jej rozwarły się nagle, wyskrzypując ciepło mrocznego wnętrza na świat, po nocy chłodniejący. Sam Gryz wyszedł z chałupy i przystanął tuż w pobliżu. Dziwnie on jakoś przestanął — pomyślał baczny kiepas. Nie po swojemu. I nic pozwyczajnemu, jakby udawał tylko, że przystanął, aby oczy ludzkie otumanić. Gryz tymczasem ruszył z miejsca i skierował się ku latarni. Latarnia rzucała na ziemię okręg złotawy i targała nim nieustannie na strony, jakby go skórzu chciała otrząsnąć. Murawa w tym okręgu zieleniała po dziennemu. A jedyny i samotny rumianek zdawał się olbrzymieć niepomiernie dzięki wybujałemu cieniowi, który odeń po murawie dłużył się bez końca, jakby to czynił z myślą o innej, nieznanej nikomu a zgoła niebotycznej roślinie. Gryz szedł ku latarni krokiem powolnym i na pozór nie dbałem. I chłód ma jakiś odmienny, miarkował podejrzliwie kiepas. Nigdy on tak nie chodził i nigdy on tak nogami nie przebierał. Licho go wie, co za nogi ma teraz pod sobą. Może, może własne, a może nie własne. Wszystkiego się po nim spodziewać można, bo człek ponury i niewiadomy. Najczęściej milczy, a kto wie, co by powiedział, gdyby milczeć przestał. Pewno by coś takiego powiedział, że włosy na głowie dęba by stanęły. Kiepas przeżegnał się zapobiegliwie i wzroku natężył. Gryz szedł wciąż w tym samym kierunku i zbliżył się właśnie do latarni. Ale zaledwo w jej okręgu złotawym stanął, kiepas za głowę się oburącz chwycił. Ni mniej, ni więcej, jeno gryz bez żadnej wiadomej przyczyny znikł z jego oczu. Ani znaku, ani śladu po sobie z rozmysłu pewnie nie zostawił. A na miejscu gryza zjawił się kozioł czarny, jako zastępca nagły, a nieprzewidziany. Takie to on zajęcie dla siebie po nocy obmyślił, zawołał w duchu kiepas, do cna zgorszony. Nie dość mu tego, że gryzem jest na utrapienie własnej cudze. Chce mu się jeszcze od czasu do czasu dla rozrywki piekielnej w kozła się przerzucać. Udawał przede mną, że kozła na jarmarku nabył, a pewno go z rąk czartowskich dla niegodnego użytku utrzymał. A może to nawet i nie kozioł był? Jeno on sam w dwóch zarówno nikczemnych osobach. Dobrze się stało, żem kozła nie odkupił. Niech no ja teraz popatrzę, co ten kozioł pod latarnią uczyni. Kozioł postał pod latarnią chwilę małą, Równą tej, którą Gryz przedtem koło chałupy stojąco spędził i opuszczając niespodzianie latarnię ku chałupie Gryza się skierował. Szedł krokiem powolnym i na pozór niedbałym, nieohojnie kręcąc zadem i powłócząc długą sierścią, niby spódnicą postrzępioną. Ledwo dotarł do chałupy, kiepas od nadmiaru zwichniętego na umyśle zdziwienia, Rękami w powietrzu jak wiatrak bezładnie zatrzepotał. Kozioł znikł z jego oczu, niby starannie z oblicza ziemi zdmuchnięty, a na jego miejscu gryz zjawił się pilnie, tym razem jako odmianek kozła. Postał chwilę małą, odpowiadającą ściśle owej, którą kozioł przedtem koło latarni zwrókł, i machnąwszy dłonią wszedł do chałupy i drzwi za sobą zatrzasnął. Jakiś ty mądry, pomyślał kiepas z radością złowieszczą w duszy. Córkę rodzoną do miasta z chałupy wygnałeś, aby ci tylko w twych wybrykach czartowskich nie przeszkadzała. Wiem teraz przynajmniej, z kim mam do czynienia. Nie wiem tylko, kto w twojej chałupie główną i odpowiedzialną jest osobą: czy ty, czy kozią, czy oboje razem. Kto z was gospodarzy, a kto komu usługuje? Myślisz, że ci bezkarnie ujdzie twoja nocna w dwie osoby przechadzka, że nikt jej nie widział? Ciekawym jak mi w oczy spojrzysz, gdy zapytam o to, co się na oczach moich stało. I kiepas krokiem zwycięskim zbliżył się do chałupy gryza. W chacie ciemność panowała i cisza. Jeno w głębinie sadu mocową się ze sobą ledwo pochwytany dla ucha, a mozolny szmer. Jakby w nim po ciemku łódź samotna do brzegu nieznanego przybijała. Kiepas twarz do szyby przywarł i nakryciem dłoni oczy postronnego światła pozbawił, aby je wnętrzem izby połączyć. Ciemno było w izbie i nic wypatrzeć nie mógł. Prócz bielejącej naprzeciwko ściany. Aha, udaje, że śpi, pomyślał kiepas. Ledwo do chałupy powrócił, a już by właśnie zasnąć zdążył. — Chcę mi snem oczy spylić. Nie dam się. I Kiepas pięścią w szybę uderzył. Szyba zadegotała jak w febrze i zadzwoniła rzęsiście. Nikt się na to dzwonienie z izby nie odezwał. — Aha, jeszcze udaje, pomyślał Kiepas zniecierpliwiony. Nic mu teraz nie pozostało, jak tylko udawać i udawać. Niech mu przynajmniej to udawanie wedle sił utrudnie. I znowu pięścią w szybę głośniej uderzył. Jednocześnie niemal z powtórnym uderzeniem na szybie, od wewnątrz, zarysowała się bezkształtnie spłaszczona twarz gryza, lgnąca do szyby, jak zakalec. Twarz zresztą nic nie rzekła zadawalniając się najzupełniej swym ścisłym do szyby przylgnięciem. Kiepas z uciechą stwierdził w tej twarzy pytający wyraz kłopotliwej trwogi, lecz pomyślał, że lepiej po nocy sprawy drażliwej nie wszczynać i obroczyć do jutra odpowiedź na pytanie, które w tej twarzy z nosem u samej szyby na bok przetrąconym wyczytał. Jutro ci powiem, coś dziś miałem ci do powiedzenia, zawołał i dał znak ręką, że rozmowa poniekąd skończona. Twarz z oburzeniem odkleiła się od okna i ze złością znikła w ciemnościach. Domyśla się, że wiem wszystko, rzekł w duchu Kiepas i powrócił do swojej chałupy. Nazajutrz, skoro świt, czatował już na gryza stojąc wytrwale w pobliżu jego sadu. Gryz wkrótce wyszedł i spojrzał na szybę swego okna, jakby chciał sprawdzić, czy tkwi na miejscu. Kiepas też na szybę spojrzał. I czegoś chciał? spytał gryz mrukliwie. Niby to nie wiesz, czego chciałem <gryz> odparł kiepas, pomrugując okiem na gryza. Gryz nic nie odpowiedział, dając do poznania, że na słowa z gęby kiepasowej czeka od niechcenia. — Powiedz, wiesz czy nie wiesz? — spytał z mocą Kiepas i dłoń tak podniósł, jakby zamierzał nią targu dobić. — Nie łechtaj mnie słowami po próżnicy, jeno, gadaj wprost! — odpowiedział Grys i wąsa wargami jak siana ze żłoba. Poczerpnąwszy, przymiał go dość mocno, zanim znów na swobodę wypuścił. — To ty po nocy wyprawiasz, he? — spytał Kiepas i głową mu na szyi rozchwianej pogroził. — Patrzę przez okno, kto mi szyby pięścią wygrzmaca — odrzegł Grys i pięść Kiepasowi pokazał. — A ja patrzę na to, jak ty się w kozła czarnego przemieniasz i zadem włochatym do gwiazd się mi zdrzysz na oślep — odparł Kiepas i splunął na łopuch, który w tej chwili pod nogami spostrzegł. — Głupiś — rzekł Grys i na ten sam łopuch splunął niemal jednocześnie — nie głupim, jeno oczy mam wełbie. zaprzeczył kiepas obcasem łopuch opluwany dziurawiąc. Może się zaprzesz tego, żeś po nocy z chałupy wyszedł? Wolno mi z chałupy wyjść, zauważył Grys i z nieznacznym pokłonem chałupę wskazał. A może się zaprzesz tego, żeś wyszedłszy z chałupy, postał przy niej chwilę małą? rzekł kiepas i przymarszczywszy lewego policzka, brew jednocześnie podniósł. I tego się nie zapieram. Odparł Grys, rozwaklarzając dłonie. Kto z chaty wyjdzie, ten zazwyczaj kłoni i chwilę mało postoi. A postawszy chwilę małą, nie skierowałeś się kroków do mojej latarni? spytał kiepas, pośpiewując uszczypliwie i wysuwając naprzód dolną szczękę. A tego to już nie pamiętam, odpowiedział Grys i głowę z lekka odwrócił. Więc może i tego nie pamiętasz, żeś dotarłszy do mojej latarni, w kozła czarnego się przedzierzgnął? zawołał zwycięsko kiepas i ujął się pod boki. Oj, głupiś, powtórzył Grys. Pewno widziałeś i mnie i kozła i poplątałeś nas we łbie, w którym plącze się wszystko, cokolwiek się tam przedostanie. Kozioł do miejsca nowego nawyknąć jakoś nie chce, więc go już kilka razy z drogi nawracać musiałem. Zwichnęło ci się coś wełbie na ten widok i kwita. Znam twoje bajdy nie od dzisiaj, i nigdy im ani ucha, ani wiary nie daje. Gadałeś mi przecie, żeś naszego wikarego na samym środku księżyca przyłapał na tym, jak pelerynę nieustannie to zrzucał, to wdziewał. To pewna, że księżyc był osobno na niebie, a wikary osobno na ziemi, a tyś wikarego do księżyca tak właśnie jak mnie do kozła przyłatał. Nie mógł to wikary innego miejsca dla wdziewania i zrzucania peleryny znaleźć, jeno musiał aż na Księżyc wędrować, aby tam to wszystko, coś mu wraz z peleryną przypisał, załatwić. I mało mu było Księżyca, że sam środek jego wybrał. Oho, nie moja w tym głowa, a jego czemu środek upatrzył, a okraje kraje pominął, odparł Kiepas, spychając na wikarego wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca. Aj, głupiś, powtórzył znowu gryz. A drugi raz mi opowiadałeś, że sędzina w kokosze czarną przeobrażona dziobem do twojej szyby kołatała, upraszając pilnie o pozwoleństwo zniesienia jaja w twojej izbie. — O no i pozwoliłem! — zawołał Kiepas, podnosząc palec do góry i przytaczając swe pozwoleństwo na dowód, że i reszta zdarzenia tak samo była prawdziwa i rzeczywista. Aj głupiś, rzekł Gryz. Tak samo jej twoja izba do zniesienia jaj była potrzebna, jak tobie to jajo do twojej opowiadanki durnej. A przyparty do muru upewniałeś nadomiar, że czarne było, nie białe. No to już jej rzecz, nie moja, dlaczego czarne, a nie białe zniosła, zauważył pośpiesznie kiepas, spychając tym razem na sędzinę wyłączną odpowiedzialność za wybór koloru. Oj, głupiś. Zawrzasnął Gryz i ujrzawszy w oczach Kiepasa jakieś zaprzeczenie, wzdrygnął się bezsilnie całą swoją osobą. Kiepas ręką machnął. — Co wiem, to wiem. I nikt mi tego nie odbierze. Odparł spokojnie w poczuciu podejrzanej dla Gryza słuszności. — Co wiesz? — spytał Gryz. — A to wiem, że masz z diabłem konszachty — rzekł Kiepas i wytknął palcem rozwarte oburzeniem oczy Gryza. — Nie rzucaj mi obelg w twarz, bo cię kiedyś w pysk zatolunę! — odparł Gryz i odwróciwszy się, wszedł z powrotem do chałupy. — A poczekaj no, bratku — pomyślał Kiepa z pięścią, odgrażając się już nieobecnemu Gryzowi. — Niech no tylko noc nastanie, a sprawdzę, kto z nas ma słuszność. — Na pewno cię będzie twoja chętka czartowska korciła — nie wytrzymasz i znów swą przemianę koźlętą wedle układu z diabłem odrobisz. Noc nastała i o tej samej co poprzedniej nocy godzinie gryz się z chałupy wyłonił. Nie wytrzymał, pomyślał kiepas, dech w piersi tamując. Gryz postał chwilę małą i ku latarni swe kroki skierował. Zaledwo do latarni się zbliżył, a pierzchnął z oczu kiepasa. Na jego miejscu powstał kozioł czarny. Kiepas, sznur zawczasu przygotowany na szyję kozła, zarzucił i do latarni go przywiązał. Kozioł z lekka przekrzywił na bok głowę i znieruchomiał. Kozła mam, więc i jego mam. Ciekawym, co teraz uczyni. Pomyślał kiepas, patrząc na kozła tym wzrokiem, którym zazwyczaj gryza obdarzał. Ledwo to pomyślał, a grys z chałupy wyszedł. Oto ci bastia, zaklął w duchu kiepas. U latarni stoi uwiązany, a jednocześnie z chałupy wychodzi. A może to nie on? Jeno ktoś trzeci, zdjął go strach lekki. Kto tam? zawołał patrząc na zbliżającego się gryza. Ty ślepy jesteś, że nie widzisz, odparł Gryz. Znów mi kozioł z zagrody uciekł. — Niby to nie wiesz, co się z twym kozłem dzieje? — rzekł podejrzliwie Kiepas. — A co się dzieje? — spytał Grys. — Do latarni go przywiązałem — odpowiedział Kiepas z przebiegłym uśmiechem. — Nie masz tam śladów od sznura na szyi? — Oj, głupiś! — odrzekł Grys i kozła odwiązał. — A ja co twierdzę, to twierdzę — rzekł Kiepas z mocą. – A co ty twierdzisz? – spytał Gryz. – A to właśnie twierdzę, że z diabłem konszachty masz! – odparł Kiepas i kozła kolanem szturknął. – Nie miotaj mi obelg w twarz, bo cię kiedyś w wpysklunę! – przypomniał mu Gryz i z kozłem, tłocząc się o jego boki, do domu wrócił. Kiepas milcząc, wzrokiem pogardliwym do końca go odprowadził. Następnej nocy powtórzyło się to samo zjawisko. Po godzinie, z góry kiepasowi wiadomej, gryz wyszedł jako zawsze z chałupy, postał chwilę małą i ku latarni wolnym krokiem podążył. Zaledwo w jej pobliżu się znalazł, a znikł swoim zwyczajem z oczu kiepasa, ustępując miejsca zjawionemu znikąd kozłu. Kiepas krokiem stanowczym zbliżył się do kozła i w oczy mu zajrzał uporczywie. Tomaszu. — rzekł porozumiewawczo z naciskiem imię Gryza sylabizując. — Czego chcesz? — zapytał Kozioł ku niewielkiemu zresztą zdziwieniu Kiepasa. — A więc ty wiesz, że ci to masz na imię? — zawołał z triumfem Kiepas, jakby kozło na gorącym uczynku przyłapał. — Wiem i nie zapieram się tego — odparł wyraźnie Kozioł. — Nigdy nie wiadomo, co za stworzenie pod powłoką ludzką na świat przychodzi. Każdy z niej dla siebie i po swojemu korzysta. To tylko pewna, że właściwy jej użytek jest dotąd jeszcze nieznany nikomu. Stąd tyle pomyłek i stąd owo nieustanne zrzucanie w ciemność tej luźnie lub samozwańczo lub wreszcie na opak przewidzianej powłoki. Co zazwyczaj śmiercią się nazywa, a co ma pozór dość niedorzeczny, jak gdyby nie osoba przyodziewkuje, no przyodziewek osoby stosownej poszukiwał i znaleźć jej nie mógł. I częstokroć się zdarza, iż przyodziewek bezprawnie przywłaszczony niecierpliwi się i marszczy na osobie źle dobranej. Co znowu się starością nazywa. A co ma też pozór dziwaczny, jak gdyby nie odbiorca majstrowi, lecz majster odb odbiorcy zły krój zarzucał. Nie wiem, czyli owo zrzucanie w ciemność i niecierpliwienie się powłoki ludzkiej na sobie, która ją przywdziała, jest koniecznością nieuniknioną, to wszakże wiem. Iż pewnego razu sam Bóg pod tą powoką na świat i jego istoty przyszedł, i wątpię, aby wspomniany przyodziewek osoby poszukującej skwapliwie godniejszego i właściwego dostąpił użytku. To powiedziawszy, kozioł czarny odwrócił się tyłem do kiepasa i skierował się ku gryza. Kiepas w ślad za nim podążył, dziwiąc się w duchu, że tym razem kozioł i większy jest na oko, i poważniejszy, i uroczystszy. Zaledwo wszakże razem do chałupy gryza się zbliżył, kozioł, nie zwlekając ani chwili, zniknął dość wprawnie z oczu kiepasa i zamiast pustki samego gryza po sobie na miejscu znikającego pozostawił. Kiepas do gryza się zbliżył, i w oczy mu zajrzał uporczywie. — Koźle uparty — rzekł porozumiewawczo z naciskiem wyrazy sylabizując. — Czego chcesz? — spytał Gryz. — A więc ty wiesz, że ci kozioł uparty na imię — zawołał z triumfem Kiebas, jakby Gryza na gorącym uczynku przyłapał. — Wiem i nie zapieram się tego — odparł wyraźnie Gryz. Nigdy nie wiadomo, co za stworzenie na świat pod ludzką powłoką przychodzi. Raczej ty byś się zapierał, gdybym cię osłem dla przykładu nazwał. A wszakże, gdybym jeno chciał, mógłbym w tobie nic prócz osła nie widzieć. A czemu nie widzisz? spytał ciekawie kiepas. Bo nie chcę, odparł uparcie gryz. Na przekór mnie, czy na przekór sobie? dopytywał się kiepas. I tobie iść sobie na przekór, odpowiedział Grys. A ja co widzę, to widzę, zawołał Kiepas i dłonią w pierś się uderzył. A co ty widzisz? spytał Grys w dłoń z ukosem wpatrzony. A to właśnie widzę, że z diabłem kąszachty masz, odparł Kiepas, wydłużając ku niemu szyję i łokcie w tył cofając. Poniechaj obelg, bo cię kiedyś w wpysklunę. Odrzekł gryz i odwróciwszy się do niego tyłem, wszedł do chałupy. Następnej nocy powtórzyło się to samo zjawisko. O godzinie, którą kiepas za umówioną uważał, gryz z chaty się wyłonił, postał chwilę małą i w stronę latarni się udał. Zbliżywszy się do niej, znikł umiejętnie przekazując opróżnione miejsce pośpiesznie zjawionemu kozłowi. Kiepas... Czekał właśnie na tę chwilę, jednym susem kozła dosiągnąwszy, grzbiet jego wełnisty okraczył. Opowiadał potem, że kozioł czarny, jak zwierz nie z tego świata, poniósł go w dalekie pola i lasy, których opis niezmiernie dziwił słuchaczy, jako zgoła niezgodny ze znanymi im naokół miejscowościami. Tak czy owak, kiepa skonno na koźle. Niezły kawał drogi ujechał, nogami włócząc po ziemi, a kończyną własnego grzbietu, kłócąc się dotkliwie ze grzbietem na przełaj skaczącego kozła. Właśnie galopował zuchwale po jakichś jarach, których rozpoznać w biegu nie mógł, gdy nagle zoczył z dala idącego mu naprzeciw gryza. I widokiem jego wykolejony Osiadł znienacka na ziemi, uczuwszy przesadnie wielką próżnię pomiędzy kolanami, które kozła z uwięzi ściślej wypuściły. Grys ramiona w porę rozkrzyżował i kozła, który po skokami utratę zmysłów zdradzał, pochwycił i dłonią silną okiełznał. Kiepas się z ziemi nie podnosił, upadek swój w rodzaj spoczynku trafnie przedzierzgnął. Grys z kozłem zbliżył się do niego. Czemu chudobę mi dręczysz? Zapytał. Kiepas na piasku, pierwszą literę swojego nazwiska, kreślić zaczął, lecz nie dokończył. Czemu chudobę mi dręczysz? Powtórzył głośniej gryz. Tyle mią uderzył, ile ona i mnie udręczyła, odpowiedział kiepas, sapiąc smozolnie. Kto ci pozwolił? Kozła pod wierzch zażywać, dąsał się gryz i kozła pchnął przed same oczy siedzącego na ziemi kiepasa, aby mu pokazać, jak zwierzę pojeździe jeździe wygląda. Wyglądało opłakanie. Nie o koźlą skórę, jeno o własną ci chodzi, rzekł kiepas, uśmiechając się chytrze. Sam się tą jazdą zmęczyłeś, a kozła do oczu mi pchasz dla niepoznaki. Albo ja wiem, który z was, człek, a który kozioł? Och, głupiś odrzekł gryz. Zły jesteś, żem cię pod sobą kawał czasu miał i żem na twym karku kawał światu przejechał, odparł zwycięsko kiepas. Oj, głupiś powtórzył Gryz. A może ci twą koźlą odmianę tak postrzępiłem i poniszczyłem, że ci się w nią teraz wystroić już niesporo, domyślał się kiepas. – Oś głupiś! – wrzasnął Grys, natężając szyję, jakby ją chciał do cna wyżałować. Kiepas zamilkł na chwilę. – A ja co myślę, to myślę! – odezwał się po chwili milczenia i grudkę ziemi w palcach wygniecionej cisnął za siebie. – Co myślisz? – spytał Grys głosem zawczasom zdławionym. – A to myślę, że z diabłem konszachty masz. Odparł Kiepas i powstał z ziemi stanowczo. Grys milcząc, w pysk go lunął. — Jeżeli jeszcze raz tę obelgę powtórzysz, w pysk cię lunę! — rzekł dłoń o grzbiet kozła pocierając. — A przecież mnie już lunąłeś — zauważył prawdomównie Kiepas. — Tym razem na pogróżkę cię lunąłem, a drugim razem lunę cię na... Pokaranie twojej gęby zuchwałej, wytłumaczył gryz. Pogróżki otrzymanej kiepas się nie ulękł. Ale obietnica Kary niemile go dotknęła. Nie będę ci dokuczał, jeśli i ty mnie dokuczać nie będziesz, rzekł nagłym wybuchem szczerości. Jakże ci to dokuczam, spytał gryz. A dokuczasz mi, tylekroć, ilekroć w obecności mojej twierdzisz, że niby nie wiadomo, co za stworzenie na świat pod ludzką powłoką przychodzi. Mąci mi się w głowie od tych wyrazów, a ten zamęt dręczy mnie więcej niżli jako z łatwego udręczyć zdążyłem. Koził mnie bowiem zrozumiał, a ja tych wyrazów zrozumieć nijak nie mogę. Gryz Obiecał, że nigdy wobec kiepasa zdania tego nie wygłosi i dotrzymał słowa. A i kiepas słowa dotrzymał i nigdy mu już odtąd kozła nie okraczył.